Hello ladies and gentlemen, z tej strony Bugger z The Beer Cast. Zagram dzisiaj w demo gry Cube, która dostępna już jest w pełnej wersji na Steamie w cenie 11 funtów. Z tego co widziałem, ta gra jest w pewnym sensie wariacją na temat gry Portal i będziemy mieli zaraz okazję przekonać się, co mam na myśli. Chyba jesteśmy w jakimś psychiatryku, patrząc na ściany. Strasznie biało tutaj, ściany obite chyba czymś miękkim, jakimś welurem, albo czymś, że po prostu osoba przebywająca w pomieszczeniach nie mogła się uszkodzić. Pomieszczenia są bez klamek. I mamy zapewne dostęp do najnowszego trendu mody, kaftany, również w kolorze białym. No ale czy się mylę, czy mam rację, zaraz się okaże. Budzimy się powoli. Tajemnicze, duże, białe pomieszczenie. Ha. O, mam ręce. Jedną rękę. I to chyba wszystko. Dobra. Uderzamy do przodu, bo w drugą stronę raczej się nie da. O. To jest fajny bajer. Pomieszczenie numer 1, patrząc o bloczkach. 1 z 9. Prawie jak 1 z 10. Hello. Okej. Tak więc natrafiliśmy na bloki kolorowe. Znaczy kolorowy. Czerwony. No. Klikniemy na niego lewym. Dobra, da się go podnieść. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Ale to mi nic nie daje. Tak więc stajmy na nim i... O, da się podnieść. Super. Ja klikam lewym, to nic nie daje. Spróbuję prawym. O! Udało się. Tutaj zapewne trzeba będzie jakieś schodki zrobić. Już tak mi intuicja podpowiada. I chyba się nie mylę. No. Superancko. Jej! Blok niebieski. Schowajmy go w takim razie. Może to coś nam da. O, jednak powoduje skakanie, więc... Połowajmy wszystkie możliwe bloki, które widzimy. I zobaczymy, czy da się jakoś fajnie poskakać po tym. Oj, szkoda, że nie. No, o, szybko mi nawet poszło. Hey ho, I'm flying, baby. Coś mi nie wyszło. One more time, bitch. Yay, hey. Hey, hey. Nie wiem, przyciski, kurde. No nie powiem, gra jest bardzo intuicyjna. Szybko człowiek kapuje, o co chodzi. Ha, kolor żółty. Klikamy lewym. To mi raczej chyba w niczym nie pomoże. Ale sprawdźmy. No, za nisko. Schowajmy to i spróbujmy z tej strony. Nie, to znowu ta sama strona. Z tej strony. O. Dobra, czyli mniej więcej kapuje, o co chodzi z tym. Tak więc... To ma dalej się usunąć? Dobrze. Hej, ho! Go, go, go! No i więcej żółtych. Dzisiejszy program sponsoruje kolor żółty i biały. No, a nawet pomaga. Yo. Dobra, spróbujmy wysunąć maksymalnie czerwony. To się na pewno przyda zawsze. Kolor żółty, ten żeby był najdalej. Bo tam trzeba raczej skoczyć. Tutaj schodki, super. No, widzicie jaki jestem pro? Zaraz się zapewne zjebie z tego wszystkiego. Będzie tyle z pro, no ale... Poslepiać sobie można. No, super, ręcko poszło. Dobra, to schowamy. Nie, to raczej nie tak. Spróbuję tak. Yo. Tylko, że teraz po prostu nie mogę tego wysunąć, bo to jest chyba jakieś za długie. Spróbuję jeszcze raz to schować. Więc to wysuniemy. Spróbuję...
środkowy może? I ten... O! Nawet ja bym widział, okej. Okay. Udało się! Hej! Run! Kurde, shift nie działa. Alt też. Control. Może to skakanie. Tak samo jak spacja. Dobrze wiedzieć. Co jest? O Jezu. Chyba muszę jakoś się streszczyć po prostu, żeby coś zrobić z tym. Tylko, że po prostu nie działa. Zaraz mnie zgniecie. O, jednak nie. Już się bałem. Kurde. Się ja na strachu najadłem strasznie. Te czerwony tutaj przeszkadza, więc kasowamy. One more time. Fucking out. Sorry. Jeszcze raz. Oj. No. Udało się. Skoczmy za czerwony i... Czy zaraz nie podejdę? Aby tak. Tak się uda. Proszę. Please. Hej! Hello. Następny. No. Mam nadzieję, że jest to sama misja druga. Bo szybko to przeszło. A jednak nie. Ha. Tak czy siak, widziałem trailer gry dostępny na Steamie i gra wygląda całkiem ciekawie. Jest więcej rodzajów bloków, można obracać całe pokoje, łączyć jakimiś kablami bloki, także gra wygląda bardzo ciekawie i można spędzić przy niej zapewne wiele miłych minut, godzin, grając w tą grę, rozwiązując przeróżne zagadki. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam ponownie, TheBBRcast. Pozdrawiam, hej!